teologia ciała. Tak, bo ciało jest Boże. Więc ten moment, kiedy on, idąc do ludzi z tą nauką, szedł do nich i mówił do młodych, wy jesteście moją nadzieją. Tu właśnie miał nadzieję, że to następne pokolenie odwróci tę cywilizację śmierci, kto to zaparował. Nienawiść i śmierć. Słuchajcie Państwo, ja 60 lat prowadzę poradnie małżeństwo. Tyle zbrodni poświęcają ludzie, popełniają ludzie w imię rzekomej miłości, nie ma w żadnej innej dziedzinie. I ci ludzie, którzy sobie składają wielkie przysięgi w Kościele, że będą kochać i wierni, i będą zawsze, i zrywają te więzy. Teraz na przykład jest moda, że rok, dwa i już jest rozwód. Co zrobiliście? Co zrobiliście z sobą, ze swoją miłością? Co rozumiecie? A przecież nie ma większego szczęścia dla kobiety, jak być jedyną w życiu kochanego mężczyzny, a nie jedną z wielu. Nie wierzę, żeby było szczęście dla mężczyzny, że przechodzi od dziewczyny do dziewczyny, niczego jej nie dając i niczego nie dostając. Bo co może dać ciało? Ciało nic nie może dać. Sekundową przyjemność. Sekundową, nawet nie minutową. I co zostaje? Zostaje frustracja i całe te pokolenie teraz, które się to oszałania i narkotykami, i wódką, i Bóg wie czymi, narkotyzuje się właśnie tym ciałem, jest żałosne, jest degradacja ludzkości. Cierpiał lat. My jesteśmy z jednego pokolenia, to ta rodzina ludzka na naszych oczach degradowała i miłość ludzka degradowała. Ja wcale nie pozwalałem jej fotografować, bo sparaliżowano właśnie połowa się. Nie mogę się teraz uśmiechać. Nie spodziewałam się, że mnie będą wystawiać na te wszystkie aparaty. No. Wszystko jedno i tak, to mówię tak. Wszystko jedno, co się by miało pomyśleć. Ale z tego to proszę wymazać z tych tam nagrywań. Więc chodziło o koncepcję człowieka, osoba ludzka, godność ludzka, koncepcję kobiety, strażniczki życia, koncepcję mężczyzny, dawcy życia i odpowiedzialności za to. Jego misja miłości rodzinnej, małżeńskiej była jednoznacznie patriarchalna. Był przekonany, i ja też jestem przekonany, że odpowiedzialność za los kobiety i dziecka ponosi mężczyzna. Takie ma życie kobieta, w jakie męskie ręce poszło. Takie życie ma dzieci, w jakich mają rodzice. I teraz świętość rodziny to nie jest to, co można odziedziczyć, to jest zadanie do zrobienia. Więc mówił, jakie są te zadania, jak Państwo wezmą jego do pracy. Podczas soboru Karol Wojtyła, powołany jak wszyscy biskupi do Rzymu, miał udział w komisji do spraw rodziny. I jak Paweł VI wydał ten dokument Humanae Vitae, to ojciec święty się bardzo przejął, jak przyjechał zaraz w Krakowie, zaraz organizował sesję na temat, że Humanae Vitae obowiązuje w sumieniu wszystkich ludzi i całą hierarchię. Tam jest taka wypowiedź Pawła VI, że wszyscy biskupi mają traktować duszpasterstwo, rodzin jako pierwsze zadanie duszpasterskie. Tam jest wypowiedź do świeckich, że jest teraz pora, gdzie chodzi o i apostolstwo ludzi świeckich, tej równi, są równym. Małżeństwa, małżeństwo, młodzież, młodzieży, jedni drugim, ponieważ co to znaczy apostolstwo? Szczerze dobrą rodzinę, że człowiek jest stworzony dla miłości i ma pójść wieczności do szczęścia wiecznego w niebie. To jest to, co ma robić naród i rodzina, i pisał, i mówił, poprzez rodzinę przechodzi życie i rodzina decyduje o jakości narodu. A rodzina na naszych oczach degraduje tak dalece, że w tej chwili dzisiaj w ogóle zastanawiają się, czy jest, jaka ma być definicja rodziny. Żeby nie rodzina, tylko partnerstwo, żeby nie żaden ślub, tylko wolne związki. Jest całkowite odrzucenie tego, co on uczył, z czym przyszedł. Humanae Vitae się zatrzymuje na tym, żeby uwolnić
rodziny od śmiertelnego grzechu przeciwko piątemu przykazaniu aborcja i pierwszemu przykazaniu antykoncepcja. I na tym się ten dokument zatrzymuje, na odpowiedzialności za płodność. Natomiast o nim, będąc papieżem, rozwija się dalej. Tam jest konsorcja, rozwija nie tylko rodzicielstwo, które jest biologicznie realizowane, ale rozwija to, co ma być communio personalum, zjednoczenie, więź duchowa. I znowu cały problem duchowości małżeństwa. Kto myśli o duchowości małżeństwa? Jak młode małżeństwa sobie stawiają plan swojego życia? No planują, co będą, co zarobią. Żeby mieli mieszkanie, klarkę, Mercedesa, willa, wszystko. Wcale nie myślą, jak rozwiniemy naszą duchowość. A człowiek jest kim? No właśnie, uczy filozof Karol Wojtyła, że człowiek jest duchem ucieleśnionym. Że ciało ludzkie jest zawsze poddane duchowi. Tylko albo duchowi świętemu, albo duchowi tego świata. Od ciebie zależy, jakiemu duchowi poddasz swoje ciało. Ale on zawsze jest uduchowiony. I ta koncepcja człowieka, który ma siebie za zadanie, który ma wiele darów od Boga, bo ma swoją duchowość, swoją duszę. Duszę nazywał Karol Wojtyła człowiekiem wewnętrznym, więc masz to wnętrze duchowe, masz ciało, masz psychikę, masz tę płciowość, płodność. To wszystko domaga się integracji. Jego koncepcja to jest integracja przez czyn. Człowieku nie możesz siedzieć, nic nie robiąc i stać się święty, pójść do nieba. To jest zadanie. Zintegrować taki w siebie, żeby jednoznacznie czynić to, co wybierze człowiek obdarowany czym? Rozumem, wolą i sumieniem, bo to jest persona ludzka. I teraz ta osoba, ta persona, ona to ma wszystko jako zadanie do rozwoju. Ma rozwijać rozum i ma rozwijać sumienie i ma zrozumieć, co to znaczy wolna wola, bo przecież ludzie zupełnie nie rozumieją. Wydaje się facetowi, że wolna wola to może wszystko robić. Wolna wola to być cel, do którego człowiek rozumny dąży. I celowość ogranicza wolność. A cel taki, jakim jest małżeństwo, z założeniem przysięgi małżeńskiej, ogranicza tę wolność. Wolność ograniczona przed moją wolę nie jest ograniczeniem woli. Jest mądrością. Wolność musi być docelowo ograniczona. Tym, kim jesteś, w co wierzysz. O, przeczytajcie sobie definicję wolności w książce Karola Wojtyły Osoba i czyn. Że wolność to nie jest niezależność. To jest zależność od siebie samego i przyjętego systemu wartości. Więc jak jesteś ochrzczony, bierzmowany, to twoja wolność jest ograniczona dziesięciorgiem przykazań. Bo przyjmując bierzmowanie, ty przyjmujesz zestaw norm etycznych Kościoła rzymskokatolickiego. 10 przykazań Boga. Więc nie wolno ci ani kraść, ani cudzołożyć, ani nic, nie to przekraczać żadne z tych przykazań. Jeżeli jesteś sobie wierny, jeżeli jesteś uczciwy, nie zdradzasz, no to gdzie są tacy? Był zawiedziony, cierpiał nad tym narodem, bo był patriotą. Kochał Polaków, kochał ziemię, kochał ten język, kochał ich historię, kochał ich pomniki. Swoją prymicję odprawił za grobach królewskich zachowanych. Kochał ten naród. A ludzie co? A ludzie proklamują Europę i wypychają swoje dzieci na zachód, bo w Polsce rzekomo nie ma warunków. Ludzie. Bo nie znają całej historii tej ojczyzny, nie wiedzą, jakie warunki mieli. Każde pokolenie ma jakieś możliwości i jakieś ograniczenia. Natomiast to, co się stało w tej chwili, to jest naród totalnie zmaterializowany. A on chciał pokazać im, że nie są materią, że są duchem. No powiedział na Westerplatte, każdy musi mieć swoje Westerplatte. Coś, dlaczego może
i mógłby i chciałby wręcz oddać życie, większa wartość niż życie samo. Chciał, żeby zobaczyli wymiar człowieka, bo można żyć jak homunculus i można być gigantem ducha. Od siebie zależy. Od siebie zależy. Oczywiście jest problem zależności dziecka od dorosłych. Cierpiał na tym najmłodszy młodzież, ponieważ widział, jak bardzo młodzież jest zniszczona przez dorosłych. Przez mass media, przez pornografię, przez co na nas stało, to nie było w naszym pokoju. Myśmy byli ochronieni. Nas chyba po prostu nie było ochrony. Nie było żadnej pornografii, nie było telewizji. Szczęśliwe dzieciństwo, szczęśliwa młodość. A teraz ta młodość jest zdana na to, co produkują dorośli na konto dzieci i młodzieży. To jest przerażające. Ludzie nie tylko są przeciwko płodności, nie chcą mieć dzieci, przynajmniej nie, na pewno niedużo, może parkę i chłopca i dziewczynkę, jak już to. A w Humanae Vitae jest piękne zdanie, że miłość małżeńska ma być płodna i w płodności hojna. Ojciec Święty jako papież, jako biskup krakowski osobiście chrzcił siódme dziecko, żeby dać akcent na znaczenie rodziny wielodzietnej. Bo co to znaczy wielodzietna rodzina? To znaczy źródło miłości i życia. Wiące źródło, żywe. Rodzina z jedynakiem to jest rodzina patologiczna. To nie jest ani źródło życia, ani miłości, bo to jest skondensowanie egoizmu. Więc całe nauczanie Ojca Świętego zmierzało do tego, żeby nauczyć ludzi dążenia do świętości. Tak też wyraźnie to w dokumencie. 2001 jest dokument Nowo Milenium Interunte, gdzie papież daje program dla nowych tysiąców, dla całej ludzkości jednakowo. I tak na początku zaraz pisze, nowy program to jest stary program, nic nowego. Bo to on postuluje świadome dążenie do świętości. Celem twojego życia, celem każdego życia ludzkiego jest niebo. A zatem świętość. W niebie nie ma nie świętych. I to jest dla wszystkich. Ale jak? No ale jak? Daje wskazówki bardzo szczegółowe w tym dokumencie, bo mówi przez radykalizm wiary i realizm wiary i na dodatek zachęca, żeby ta realizacja i dążenia do świętości była pełna entuzjazmu. Cztery razy w dokumencie używa słowa entuzjazm. A jaki mają entuzjazm ludzie w Polsce, żeby dążyć do świętości? Mają entuzjazm, żeby zarabiać pieniądze. Tak, jak się ktoś otworzy możliwość, już. Ale duchowo rozwijać się. Kto tak myśli? Więc jest problem poznania nauki Jana Pawła II. Kolejno, jak pisał. Myśl rozwijał bardzo konsekwentnie, bo i młody filozof przyjechał na kury, wykładał etykę, monograficzny wykład o miłości mężczyzny i kobiety, pozytywny, to dość było obce Kościołowi. Kościół miał tendencję raczej ograniczać ascetyczne mówienie o miłości. To był taki temat dosyć trudny, miłość małżeńska, miłość, która używa ciała. A on mówi o pięknie ciała, świętości ciała, pięknie miłości, świętości miłości. I te jego wykłady z kuru wyszły książką pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. Potem jego myśl filozoficzna rozwija się dalej, bo już napisał o miłości, a teraz analizuje, kim są te osoby, co mają kochać. I to potem jego następne dzieło, które ma tytuł Osoba, czy analiza struktury osoby, bardzo jasno przedstawiona, równocześnie jest to już dokument, który wymaga myśli, więc to jest taki dokument, który został uznany, że za trudny. I oczywiście, że to nie są dzieła rozrywkowe. Tym niemniej do mnie mówił, że ja streszczę jego nauczanie i podaję ludziom w języku polskim jego polskie nauczanie.
Tak, dlatego, że ja nie jestem chirurgiem, tylko praktyk i lekarz. I ja mówię do ludzi językiem takim, kawa na barze, żebyście rozumieli, nie mówię językiem filozofów. Natomiast ta osoba musi siebie zrozumieć, musi siebie zaakceptować jako mężczyznę, jako kobietę. Musi zrozumieć swój cel, czy to ma być niebo. Musi zrozumieć, jaką techniką siebie traktować, bo człowiek musi siebie samego traktować. Jest niewątpliwie tak. Jeden z duszpasterzy bardzo ładnie powiedział o młodzieży, kiedyś była obecna, że właściwie program życia człowieka wierzącego to jest program ascezy. Katolicyzm to jest szkoła ascezy, ograniczania tego, co jest złe i twardego traktowania siebie samego, żądaniem, żeby realizować to, co zostało podane jako plan Boży, 10 przykazań. Paweł Ojca mówi, miłość jest zadaniem. Miłość nie jest zrywem uczuć. Miłość jest podstawą woli, która wszystko daje i tylko daje. Tam, gdzie wierzę, to już jest egoizm. Miłość nie może się opadać na uczuciach, to zmiennie w ciągu dnia nawet. A już nie mówię, czy w ogóle w czasie. Miłość musi być oparta na woli, która decyduje i na sile woli, która realizuje. Więc ty sam dla siebie masz terenem działania. Pisze Ojciec Święty o tym, że masz zrealizować samopanowanie, samoposiadanie. Jak powiesz tak, to tak. Jak nie, to nie. Jak normy, bez światła ciebie. Ten radykalizm, bo to jest właśnie radykalizm wiary, wszystkie przykazania są radykalne. Nie można troszkę zabić, troszkę nie zabić. Troszkę cudzołożyć, troszkę zostać dziewicą. Nie, nie, nie. Twardo. Więc radykalizm wiary, ale nie wystarczy radykalizm. Dlaczego? Dlatego, że można głosić i są tacy głosiciele wspaniałych tez radykalnych, ale jest pytanie, jak ten ktoś żyje, jak realizuje te głoszone tezy. I teraz w Polsce, i już tu Państwo obecni może tak kiedyś powiedzieli, no jestem wierząca, ale nie praktykująca. Ja słyszę wciąż, jestem wierząca, nie tak jak Pani, bo ja przesadnie wierzę. No. Tak, przesadnie, ja codziennie chodzę do kościoła na przeszłość. Więc jest problem realizmu. Teraz daj świadectwo, jak żyjesz. I dlatego w tym dokumencie, który powinien być, o tym wspomniałem już, o tym być w każdym domu, list do rodzin, Ojciec Święty mówi o czynach. Mówi, że życie ludzkie się kończy śmiercią oczywiście i że jest to moment, kiedy czyny wasze was sądzić będą. Czyny. Twoje czyny, nie sędzia. Nie mówi Pan, Cię będzie sądził. Nie. Twoje czyny. Co zarobisz przez to życie, które Ci jest dane, to za Tobą pójdzie. Albo jako Twój zysk, Twoje konto w niebie otwarte, albo jako to, co Chrystus mówi, tam będzie płacz i zgrzytany zębów. Do tej jary się jeszcze jedna teza, którą głosi filozof, teolog, Karol Wojtyła, Jan Paweł II, jasno mówi o złu osobowym. Nie waha się, że jest diabeł, a ludzie nie wierzą w diabła. I w rezultacie nie walczą z niego, nie wierzą, on wygrał tu. I cała ludzkość jest sterowana diabłem, który, jak Ojciec Święty jasno powiedział, był przed człowiekiem. No tak. I miał gotowy plan niszczenia ludzkości jako dzieła Bożego i niszczy. I to był jego plan dla tego narodu, żeby ten naród polski zrozumiał, co to jest duch, co to jest niebo, piekło i że życie to ma być walka nie z człowiekiem, tylko z diabłem. A ludzie wciąż walczą z sobą. Wystarczy otworzyć telewizję, jak się obrzucają, jak się osądzają. Prokurator za prokuratorem. Nie o to chodzi. Nie chodzi o zwalczać ludzi, zwalczać zło, które w nich jest.
bo kto miał na zło i dobro, nie jest w świecie, nie jest między ludźmi. Wyjdzie na końcu, na sądzie ostatecznym. Natomiast na razie dobro jest w każdym człowieku. I ty masz co robić. No właśnie, co robić. Zakończę to, co powiedziałam państwu, bo zobaczyłam zegarek, mówię długo. Cytatem, który Ojciec Święty powiedział do delegacji Solidarności z Gdańska, która w stanie wojennym przyjechała do Watykanu. To tak, co my mamy teraz robić? A on się modlił, nie dawał nigdy raz żadnych kłóci się, nie pomodlił porządnie. Modlił się przed mszą świętą, w czasie i po jego msza święta trwała godzinę zawsze, jak był ksiądz, jak był biskup, jak był papież. Nie skracał, to księża skracają. Ludzie nawet się modlili, tylko ksiądz się modlił. A to dygresja, której proszę wymazać. Powiedział do nich tak, niechaj każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy. Chodzi do mnie do poradni skłócona para, a ja ją powtarzam. Nie każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie, ale on, który ona się zmieniła na dobro, a ona jak on. Nie zmienisz drugiego człowieka, ale siebie możesz. Jak zmienisz siebie, to układ się zmienia, nie jest 2 i 2, 4, jest 2 i 17. Więc zacznij, co zacznij? Pracować nad realizacją swojej świętości. A ludzie chcą drugiego poprawić. Tak, niech ona się zmieni, wszystko będzie dobre. Jak on się zmieni? Nie. Ty człowieku, to jest posłanie Jana Pawła II. Człowieku, stań się święty. I nawet ty mówisz, że świętość jest prosta. Jest bardzo prosta, jest posłuszeństwo 10 przykazaniom. Słuchaj, wypełniaj i już jesteś święty. No tak, prosta, ale trudna. I dlatego trzeba ci pomocy. Nie wiem, czy państwo śledzili na tyle pontyfika, żeby wiedzieli, co on robił. No zaraz na początku zwołał synod do spraw rodziny, bo rodzina zagrożona. I ten synod ujawnił na całym świecie kryzys rodziny, dramat. No to i co robić? No to następny synod zwołał na lekarstwo, na sakrament pokuty, na spowiedź. Nie ma innego wyjścia. Wszyscy macie grzechy, nie ma ludzi bez grzechy. Wszyscy święci to byli grzesznicy, tylko Matka Boska bez grzechy. Więc wracaj do źródła, oczyść to. Coś narobił, bo człowiek jest jak ten skarb, który wleciał w błoto, prawda? I dlatego cała akcja duszpasterstwa rodzin diecezji w Polsce, potem w świecie przeniósł to. Dlatego stworzył Instytut Teologii Rodziny, żeby ludzi uczyć właśnie realizmu wiary, która jedynie daje ludziom gwarancję szczęścia wiecznego. No tak, to zaraz powiecie, wiara jest łaską, ja tej łaski nie mam. Mnóstwo ludzi tak mówi. Trudno, Pani ma łaskę wiary, ja nie mam. A ja, jak stanął w sprawie Jan Paweł II? Mówił tak, wiara jest łaską, ale ty masz rozum. I rozum ci musi podyktować, że nie jesteś zwierzęciem. Więc szukaj, jak powiesz, że nie chcesz wierzyć, to nie uwierzysz. A jak zaczniesz szukać, to zrozumiesz. Bo prawda się ujawni szukającemu. Więc stawiał ludziom zadania i szli za nim. Ale jak? No więc właśnie, szli tak fotografując się, klaszcząc. To do młodych mówił. Ostatnie zdanie, nie ostatnie zdanie, ale na ostatnim spotkaniu w Toronto takie do młodzieży powiedział charakterystyczne zdanie. Ja powtarzam to młodzieży przy każdej okazji. Nie zadawalajcie się miernotą. Wy dążcie do ideału. A jeżeli nikt tego od was nie wymaga, wy sami wymagajcie od siebie. To jest danie do młodzieży, chociaż do wszystkich ludzi. Bo każdy ma dążyć do ideału. Powiem jeszcze, najbardziej dążą młodzi. Ja zresztą myślę tak jak on, że
że nasza nadzieja to jest młodzież. Najlepsza część narodu to jest młodzież. Dużo lepsi od swoich rodziców i nauczycieli. Już nie mówię o dziennikarzach i wszystkich mass mediach też pracują. Jest, ja staram się buntować młodzież. Mówię, nie bierzcie tego, co wam dają. Więc co robić? Był poetą, ale pisał tylko w Polsce, a dopiero potem na końcu napisał ten tryptyk rzymski. I w tym tryptyku jest wskazówka do młodzieży, dla wszystkich, ale dla młodzieży. Jak chcesz prawdy, czystej wody, to idź do źródła. Poprzez drogę, przez woda płynie, nabiera śmierci, więc czysta woda jest tylko u źródła, ale do źródła musisz iść pod prąd. Pod prąd świata. Buntuję młodzież, żeby nie szła za tym, co jej dane dorocznie, żeby plunęła na to i szukała czegoś innego. Tego, co zaplanował dla człowieka Bóg. Bo Pan Bóg stworzył ludzi na szczęście. Piękna i miłość. Chodził z tym, mówił to młodym, słuchali. I moje odczucie takie z młodzieżą, bardzo poza ostatnim rokiem, gdy byłam włączona, byłam w rękach lekarza, to cały czas te 60 lat spędziłam z młodzieżą, powiem tak, oni są wrażliwi, tylko stwarza się taka sytuacja, że mówią, no piękna jest ta miłość, którą pokazuje Ojciec Święty, ale za trudna, niemożliwa. To nie dla mnie. To nie, i, nie. I dlatego Ojciec Święty namawiał ludzi do dawania świadectwa. Chciałby małżeństwa, które żyły w czystości, które nie grzeszyły ani działalnością cudzołożną przed małżeństwą, ani nie zabijają dzieci, ani nie stosują antykoncepcji, ani się nie rozwodzą, żeby dawały świadectwo, żeby ta młodzież potrafiła uwierzyć, że to jest możliwe tak kochać. I są tacy ludzie, oczywiście, są takie małżeństwa, tylko nie mają siły przebicia przez środki przekazu. Przyszła do mnie kiedyś pani z telewizji, żebym ja dała taką, jakiś wywiad na temat sytuacji.